Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwie duże puszki kolekcjonera o nazwie Playmakers z kolekcji Top Smash Attack sezon obecny 2022-2023. Zrobimy sobie pojedynek i porównanie. Są to identyczne puszki i zobaczymy, w której trafimy lepsze karty. Ok, mamy otworzone. I pierwsza. Raz, dwa i trzy. Czyli tutaj nie trafiliśmy karty z kawałkiem koszulki. Druga. Raz, dwa, trzy. Tutaj też nie ma, ale może będą jakieś ekskluzywne Topps Chrome albo Shieldy. Czyli limitki po jednej i drugiej stronie będą identyczne. Czyli Kevin De Bruyne, Modric, Felix i Nkunku. To są te cztery ekskluzywne limitki. Druga strona jest to samo. No i teraz już zawiniątka. Pierwsza sztuka, pierwsze opakowanie. I mamy takie karty bazowe. Odegaard, Robertson, Haaland, Havertz, Coman, Hakimi. Kartą krystal jest Wojciech Szczęsny, więc sobie go zostawiamy. Olmo, Nacho. Na odwrocie jest Heritage Lautaro Martinez. Pepe Reina, Tonali z Milanu, Kuncia, Depay, Uribe, Pavard, Gueye, Elanga, Davis, Kent i patrzcie, mamy chroma, Topps Chrome Alfonso Davis, czyli już jest mega traf. Mamy Topps Chrome. Do tego stopper Dyer, Dawson, Granit Xhaka, Rodrigo de Paul, Styler, Smith Rowe, match winner Vinicius. Tu jeszcze mamy bazówki Daniuma i Grimaldo, a z pozostałych kart specjalnych jest Man of the Match Ciro Immobile, Next Gen Adli i Man of the Match Marco Reus. Ok, czyli tutaj mamy świetny traf. A teraz druga strona. Pierwsze opakowanie. I mamy mega trafienie. Jest Robert Lewandowski. I jeszcze jedna Messi. No ależ saszetka. Wow. Robert Lewandowski i Messi Black Age Edition. No cóż za farcik. Jeżeli chodzi o bazowe, Menion z Milanu, Alvarez, Ben Yedder, następnie Ugarte Next Gen, Man of the Match Bruno Fernandes, Next Gen Stanisic. Tutaj jest wszystko odwrócone, będą to bazówki. Rui Patricio, Tach, Torres, Wolf, Eric Garcia, Angelino, Barella, Pepe, Gakpo, Perisic, Ralson. I teraz specjalne. Modric, Harry Kane, Ederson, Neymar, Antonio, De Gea, Raul Albiol. I reszta chyba będą same bazówki. Nunes, Foden, Alfonso Davies, Paredes, Krystal, Icardi, Kroos, Koke i Bellingham. No nie wiem, jak to teraz tutaj, moi drodzy, ocenić, bo mamy jeszcze tutaj po jednej saszetce z każdej strony. W każdym bądź razie tutaj wpada Chrome, a tutaj dwie karty Black Age Edition, więc no mega. Jest ktoś z Milanu. Ciekawe, czy będzie to karta Krystal. Nie, bazóweczka. Ok, Bailey, Lucas Moura, Vlahovic, logo Sociedad. I z Sociedad mamy
Oyarzabala na karcie Krystal. Dalej Royce, William Carvalho Nkunku. Na odwrocie jest Heritage Courtois. Dalej bazówki Tadic, Gelson Martins, Pellegrini. Klub 100 Salah, Fekir, Szoboszlaj, Chiwel, Benrama, De Ligt, Soares, Henderson, Van de Beek. I specjalne Felix, Messi, Kobel, Ter Stegen, Süle, McTominay. Zalewski Next Gen, Man of the Match Carrasco i Next Gen Gonzalo Ramos, a z bazówek Gongalves, Zakani i Giroud. Czyli tutaj kończymy z jedną taką mega kartą. A teraz jeszcze druga strona i jedna paczuszka z kartami. Martial, Son, następnie Skriniar, Evanilson, Stones, Krystal, Nico Schulz, Sergi Roberto Moreno, Heritage André Silva, Gelson Martins, Pellegrini, Demirbay, Klub 100, Bernardo Silva, logo West Ham, Valverde, logo Atletico, Remiro, Sabitzer, Marquinhos, Thiago Alcantara, logo Manchesteru City, Tejesz. I specjalne Upamecano, stopper Van Dijk, Warrior, Enforcer Dahoud, stopper Alisson, Kimmich, Warrior, Enforcer Kessie. Mamy Next Gen Madueke, Man of the Match Grealish, Next Gen Guardiol i karty bazowe Moreno i Paulinho. A więc tutaj też zostajemy z tymi dwoma z pierwszej saszetki, takimi mega trafami. No i jestem ciekaw teraz Waszej opinii. Która puszka Waszym zdaniem była lepsza? Czy ta, gdzie mamy chroma, czy ta, gdzie mamy dwie karty Black Age Edition? No ja bym się tutaj bardziej chyba jednak skłaniał ku karcie chrom. Wiem, że tutaj jest lewy i Messi, ale te chromy są rzadsze aniżeli te Black Age, z tego co pamiętam na opisie. Także no, jeżeli chodzi o mnie, to dzisiaj puszka po lewej stronie była lepsza. Ale Wy macie również możliwość się wypowiedzieć, napisać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie. Tak więc z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!